Gmina Alwernia od południa otoczona jest Rudniańskim Parkiem Krajobrazowym z Doliną Górnej Wisły, a od północy Tenczyńskim Parkiem Krajobrazowym z Puszczą Dulowską. Jest doskonale skomunikowana dzięki przebiegającej przez jej teren autostradzie A4 i drodze wojewódzkiej nr 780. Pomiędzy miejscowościami Podłęże i Przewóz kursuje jeden z nielicznych promów na Wiśle. Zabytkowy zespół urbanistyczny 400-letniej Alwernii to prostokątny rynek z parkiem. Dominuje tu grupa starych dębów, zgrupowanych wokół kapliczki z 1860 roku. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa, prowadzone przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, to najstarsze w Polsce tego typu muzeum z bogatym zbiorem eksponatów. Wyjątkowo cennymi są wozy konne oraz samochody pożarnicze. To barokowy klasztor i kościół ojców Bernardynów z charakterystyczną wieżą, widniejącą malowniczo na alwerniańskim wzgórzu, która stała się wizytówką miasta. W ołtarzu kaplicy kościoła znajduje się obraz Pana Jezusa Ecce Homo. Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Regulicach powstawał w latach 1885-1887. Znajdujące się w nim obrazy i figury pochodzą z renesansu i baroku. Galeria Drzewiej w Porębie Żegoty, prowadzona przez państwa Edwarda i Zofię Góreckich, kontynuuje rodzinne tradycje rzemieślnicze, których podstawą są zachwycające pięknem rzeźbione ptaki. W galerii organizują warsztaty dla szkół i grup zorganizowanych. Po bliskich Brodłach możemy podziwiać jurajskie skały gałdynowskie, uznane za pomnik przyrody nieożywionej o charakterze rezerwatowym. Ekomuzeum Alwernia to sieć obiektów obrazujących wartości przyrodnicze i kulturowe gminy. Wśród nich Ekomuzeum Garncarstwa imienia Jana Głuszka w Regulicach, prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu, przedstawiające twórczość ludową i ginące zawody. Winnica w Regulicach została założona w 2005 roku na południowo-zachodnim zboczu wzgórza Brandyska. Po urokliwym odcinku zamkniętej przed laty linii kolejowej jeżdżą drezyny rowerowe. Podczas wycieczki można aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu i poznać zasoby tutejszej przyrody. Przez gminę Alwernia wiodą wiślana trasa rowerowa przebiegająca po wale przeciwpowodziowym po atrakcyjnych miejscach Doliny Wisły oraz lokalne szlaki rowerowe. Alwernia to pięknie położona gmina z malowniczymi widokami, kompleksami leśnymi oraz zalewem wodnym Skowronek, z zapleczem rekreacyjno-sportowym i łowiskami dla wędkarzy.